W internecie w końcu załuczało od nowych informacji na temat dodatku do GTA Online i jest to dodatek prawdopodobnie z klubami nocnymi, czyli takimi klubami, do których się przychodzi i w nocy i się ogląda. Nie ma oficjalnych informacji na temat tego, kiedy ten dodatek się ukaże. Są jedynie jakieś tam pogłoski, tweety na Twitterze osób, które rzekomo. Współpracuję jakoś tam z Rockstarem. Dla mnie oficjalną informacją jest taka, która pojawia się na stronie o grze GTA Online. A wszystkie inne rzeczy, które pojawiają się w internecie, to są po prostu jakieś spekulacje, pogłoski. Oczywiście pewnym jest, że pojawi się, pojawią się nowe utwory w GTA Online. Będzie to muzyka klubowa. Autorów tej muzyki możecie sobie zobaczyć u mnie w opisie pod tym filmem. No, myślę, że będzie to coś ciekawego. Na pewno będzie to jakiś DLC. Raczej Rockstar nie kupowałby licencji na jakieś tam utwory do, do naszej gry. Od tak, o, więc będzie to jakaś większa aktualizacja. Na pewno. Co w niej dokładnie będzie? Spekulacje obracają się wokół jakichś klubów nocnych. W 70% są to potwierdzone informacje, więc stawiałbym na to. Ale przede wszystkim nastawiam się na nowe samochody, a zwłaszcza na możliwość tuningowania ubenego w końcu jakiegoś nowego samochodu, czegokolwiek, bo od dawna nie mamy tam nic co można by było stuningować i no jest tam pustka. Ja bym się spodziewał jakichś limuzyn albo czegoś w tym rodzaju, jakichś pojazdów, które będą mogły nas, nas przetransportować do tych klubów nocnych albo ich, albo z nich wytransportować. Krótko mówiąc, coś stylizowane na to. Zresztą kluby nocne w świecie przestępczym jak pewnie niektórzy z Was może wiedzą, albo i nie wiedzą, służą do prania brudnych pieniędzy. No i świetnie to się wpisuje właśnie w klimat GTA, gdzie mamy swoje przestępcze działalności i warto by było te pieniądze jakoś w cudzysłowie zalegalizować czyli właśnie wyprać. I świetnym takim miejscem będą właśnie kluby nocne. To taka moja wstawka odnośnie tego. no pewno będziemy mogli się z tego DLC spodziewać jakoś niedługo. Teraz w GTA pojawiły się, e, pojawiły się różne zniżki na ciekawe pojazdy. Z tego co widziałem, jest chyba 40% zniżka na opresora. Podaję, czy 25%? Musicie sobie zajrzeć w GTA i zobaczyć dokładnie. Ale można się teraz zaopatrzyć w różne fajne rzeczy w tej grze. Jeśli ktoś z Was gra w multiplayer od Rockstara, to może sobie zajrzeć i zobaczyć, są ciekawe rzeczy. Ja no ja czekam na nowy update. Mam jakieś 6 milionów ze sprzedaży samochodów. Jeszcze mi zostało i czekam na nowy update i pewnie sobie coś tam kupię, sprawdzę jak to będzie wyglądało. Na obecną chwilę nie wiemy nic o updatecie specjalnie poza tymi utwor utworami i tym, że to ma być jakiś clubbing. Plotki mówią, że nowy update pojawić się ma jakoś na początku lipca. Więc w najbliższym czasie się pewnie nie pojawi, mam tu na myśli czerwiec, ale lipiec to też jest jakaś tam bliska data, więc tutaj nie ma chyba stresu o to, prawda? Także co myślicie o takim DLC? Klubie, kluby nocne, jakieś nowe posiadłości, nowe działalności z tym związane i nowe akcje w GTA? Ponoć ma być to duże DLC, nie takie jak było ostatnio, gdzie właściwie mieliśmy masę samochodów? Poza adwersarzami i jakimiś tam misjami związanymi z działalnością, no nic więcej nie mieliśmy, prawda? Więc jestem ciekawy jak teraz to będzie wyglądało, skoro krążą plotki o bardzo dużym DLC. Także piszcie co o tym myślicie, zapraszam was na kolejne odcinki, trzymajcie się, na razie, pa. pa.